A, witam, zagramy Timoszkiem. Widzę, że śpiewają, jak Timoszka pikniecie teraz na początku. No i pod sukienką rungana jest Timoszek. Fajne są te zmiany wizualne. Dużo skinu musieli pozmieniać. O, chyba to zagram sobie. Nie wiem, chcieliście Timo w lesie, żeby zagrać pod nękanie junglera. Ja chyba... Ten jungler nigdy nie będzie już nękany, jak ja Timo wziąłem. No, nie wiem, jak ja mam w jego nękać. Już jego jest popierdzielony. Jak biega sobie fajnie, siupie. Bo to głównie wizualne zmiany, nie? Ten visual and... Nie, to nie było end gameplay, to bo to chyba... Aso bardziej, chyba coś tam accessibility i coś tam takiego z czempionem zmian. No, że wyglądowe, ale okej, okay, Timoszkowi się na pewno przyda. Fajną animację, bo już go widziałem parę razy w grach, tak pluje. Bardziej smooth się chyba wydaje. Kurde, mogę w sumie jak Shaco może zagrać z Ignite'em? I może wtedy bym z tym biegą go nękać? No nie, ten Timo jest taki średni, ale zagramy sobie pod press the attack, bo attack speed jest w tym drzewku, no i potem klasik. Plus jest taki, że chyba nie muszę mana itemu składać, jak w lesie gram. Tak mi się wydaje. Let's see the Timoshkens. Attack speed dostanę. Myślę, że warto się zatrzymać przed kampem, dlatego tak, żeby ten attack speed dostać? Tego nie zrobię, ale... Jak pluje sobie! A czemu się tak się nie wiem, patrzcie, jak to wytłumaczyć. Jak się napina dziwnie jakoś. Timoszek leśny jest niebezpieczny. Atrox, nam idzie jest ten. No las teraz się da wszystkim robić, ale... No, dużo ten poison nawet bije. Nie wiem jak pani Talio, ale brawo dla ciebie. Tylko wleź w te kulki. Tam gdzie jest Wiegoszka. Wieczne pytanie mnie, jak gram w lesie. Dobra, nie, już się denerwuję. Majd w dupę. Tylko będę widzieć, jak będzie iść. Kurde, on tepnął. On z redem, on dość długo reda, więc chciałbym coś z tym zrobić. Mogę podejść, ale on cofnie, nie? 100% nie ma szansy, że zostanie. Chociaż? Fajnie mu kill oddał. Dobra, ładny. Problem jest, czy nie wiem, czy ja tu mogę iść. Czemu cringe? Timoszek idzie i pluje? Nie, nie mogę. No to zróbmy w sumie tego lemi, potem cofnijmy. Musieli nie odbija, to mu zostawmy warda. Zawsze lepiej chyba zostawić lanerowi swoim warda. Ja bym chciał wszystkie kampy robić, tylko już dwa kraby straciłem. No tak bym stracił, bo tego smite'a spierdzieli, ale wiecie. To jest tak, że Timoszek będzie cholernie wolno robić te przecież. Ulungi leśne. Grupsy. Tutaj będzie ten Viego na 100%, bo wie, że byłem w topie, to wie, że może dwa kraby sobie wziąć. Może powinien pomóc dopchać, bo widzę, że problemy są. To jest okej, okay, nie? Ja tylko to kupię w sumie, więc... Nękanie przeciwnego junglera, no to musicie wziąć właśnie coś mele i co na mordę wchodzi, a nie Timoszka. Ale jakbym to but... Nie no, buta mam w runach, no, ale muszę mieć buta w runach, bo... Bez Nashora to ja nikogo nie będę męczyć. To sam siebie zamęczę na śmierć grając tym. Muszę być Nashora przynajmniej, bo wtedy mogę potańczyć coś. Każdemu po szlagensie z wilczków. Minutę te, za... Już jest, kurde, chciałbym tego smoka. Dużo AP dostałem niby teraz po tym zakupie.
O, mogłem chyba pomóc zapaść tego wave'a. Myślałem, że jest lepszy ten wave. No, wiem, że nie ma tego kraba, ale marzyć można. Kurde, też nie mam, żeby do dżungli dać. Kurde, ten krab jeszcze stoi. A tak bym pomyślał, żeby zacząć tego smoka. O ja pierdzielę, koledzy moi. Nie wiem, no, mogłem tu iść, ale nie wiedziałem, że to jest walka nawet. No i cofną potem, bo mam wizję tutaj. Chociaż może... Ty. No ja umrę na pasywce Brauma, no czekam na Luciana, no niech ten Lucian tu przyjdzie, oni tak tego wave'a chcą dopchać. No już jest tak okej, okay, że można iść. Poty nie odpaliłem. O co ci chodzi? Dobre to było. Jakbym od razu wszedł, to bym umarł, a tak wiedziałem, że ten Lucian przyjdzie tutaj w końcu. Tak jakoś długo się męczył, żeby przyjść tutaj z tym tyłkiem. To jest taki, że grupsy oddaje, no ale tego bota przynajmniej spainszowaliśmy. Ile już można puszować jak powalony. Ale bram jest popierdziany, więc się trochę nie dziwię. I Caitlyn też buffa dostała. Ale ta Caitlyn dostała buffa pod jakiś atak speed chyba, nie? Nie dostała tego. Ale kolektor dostał zmiany. No, grupsy zrobił, tak myślałem. Uwaga teraz na topside, tam koledzy. Myślę, że... Wierzyć, że on pójdzie do góry? Mój las i ja zacznę smoka robić? Ja nie wiem, czy ja mogę zrobić smoka kiedykolwiek. Jak oni mnie tak męczą. Czy to jest w kółeczku? Ale ja nie byłem w kółeczku. Ja bym chciał giga tego smoka zacząć robić. Morgana widzę, sobie dała spokój. Na pomoc. No bram jest basicu zabija niestety. Ładnie wyszło, dobrze, że Morgana widziała. Myślę, że mogę? Pakiet robię to. Jak teraz tego nie zrobię, to nigdy tego nie zrobię. Nie ma Brauma, no nie, lepsze, nie będzie lepszej okazji. No i puszczą bota i powinni mi pomóc. A ten smog jest bardzo mocny, jeśli o same statystyki jakie daje. Aha. No, fajnie. No nie wiem, no ktoś by musiał coś pomóc mi tutaj z tym cokolwiek. Nie wiem, on 800 HP, 200 HP na którym na szóstym poziomie jego potrafi rozpierdzielić. Mogę jego zesmajtować w sumie. No wizję mieli tutaj czy co? Czy on jest bogiem tej gry zasranej? No nie wiem, z bogiem gry chyba. No przed mi to po prostu rozpierdzielił. A nienawidzę jego, nie cierpię po prostu tego czempiona też. Nie wiem, czy się grzyb opłaca rzucać na te. Ona ma szora, będę mieć po tym kampie, mogę się topa. Ja pierdzielę, jakbyśmy tego smoka dostali, byłoby dobrze, no ale on zniknął na 800 HP. No, ja nie spodziewałem, że on 200 obrażeń jest w stanie zadać. Moja strzałka bije 135. I to jeszcze wiecie, przez 2 sekundy. Nie, od razu bije, okej. Okay. Ja pierdzielę, ja i te moje smite zasrane. Czy nie dopchali? Nie, no ten wave idzie do was, nie bijcie się. No nie ma mojego reda chyba przynajmniej. Czy miał? Czy zrobił całą dżunglę? Jeszcze zdążył tu przejść z dupskiem na tego bota. Pewnie tak było. Mam buta w końcu, jestem, ruszam się. A, ty nie masz HP w ogóle. No, flasha, uważaj kolego. Ja już go mam, już nie rób więcej. No nie wiem, czy to cokolwiek nam dają te kilki na tym chłopie.
Ja bym chciał tutaj walczyć grupsem, ale ciężko jest jak jeden na jeden tak przepierdziala mój top lane, nie? Mnie nie ma na tej walce tutaj w ogóle. Italii też nie będzie. Losowe gówno się dzieje w tej gierce. Na go zarżnę. Nie wiem, czy on mnie nie widzi czasami. Mam shutdown na nim. Gdzie jest ten bieg? On perma farmi. On czeka na grupsy drugie. No nie mogę, muszę mu to oddać. Już smoka mu oddanie, idę tam zrobić tych grupsów też. Geniu, co to? Brain Riot? Actually, co oni już się wyzywają wszyscy? Ale minęło 10 minut, nawet wcześniej mi się wydaje, że się wyzywali już. Bo nie wiem, które buty, szczerze mówiąc. Zrobiłbym plujkę. Pakiet bez buta w ogóle, wywalone jajca. Nie wiem, czy pen jest. Nie wiem, czy pen but jest taki dobry na teamu. Jak mam być szczery, idę pod. No to. A po co tak chcesz? No, chcesz maskę chyba, bo im będą stakować HP na pewno. Te trzy piki i Braum. Zonia to jest wyrok śmierci na Caitlyn. Nie, no nic też kurde nie widzę, no. Wiem, że Viego robi te. Mają 6 grupsów, to nic nie zrobię, no. To mnie aż tak giga od niego nie odstaje w tych CS-ach. One się wypierdzieją. U? No to niestety. I co HP jeszcze tracimy, widzę. Ten las wciąga tyłkiem. A to jest świnia. Ja mam flasha, mogę się bytać z nimi. Blinda ma. Zdążył, nie wiem jak. Wróci na mnie ty na ten czerwony. Mój botem zaś nie żyje. Nie wiem, czy ja to ogra, nie wiem, czy barierę ma. Pingowali coś? Nie mają many teoretycznie. Nie da mi tego staka. Nie zdążył ten blind przejść. To jest popierdzione, że ten blind nie zdążył przejść, ale poison przynajmniej zabił. Wiem, że Brauma zdałem kun, ale ja muszę przez tego Brauma. Jak z Braum stoi tu, a Caitlyn tutaj, nie muszę tego Brauma bić. Nie mogę przejść przez niego jak idiota. No to się źle skończy, ale to będzie ciężka gra. Kurde, jakbyśmy tu zabili, to byśmy mogli smoka zrobić. Z tą talią też ciężko jakoś poszło. Ten blind tu nie jest taki zły, ja to muszę maksować. Chciałem ten movement speed, bo on jest dobry, cholernie dużo daje tego movement speeda. Ten sam pasyw movement speed, jak to zaczyna maksować teraz, już wiadomo, że ta gra to ja przyspieszyła, ale jak to tak szybko zaczyna maksować, to mi to sam clear poprawia, cholernie. Ale mam moje core przedmioty i nie mam pojęcia, co mam dalej złożyć. Zonia byłaby git, gdyby nie ta Caitlyn. A dalej, Timo, to będzie top lane, no ale chcieliście w dżungli zobaczyć. Ale nękanie dżungla, jeden kto mnie nęka, to na razie ten wiek. O! Gubią się, grzypą grzyb za zrobię. Jezus Maria, Lucian, zrób coś, Ulungu. Brałem umarł, nie wiem z czego. Tu ten idzie. I jeszcze Aatrox idzie, patrzcie, z ciekawych rzeczy. I tu Viego jest. Nie, no nie mogę nic zrobić. No Morgana stoi z tyłu i nie wiem co na co się patrzy. Nie trafiłem w niego. Może to było to. No topa od nie ma znaczenia w sumie, no.
No wszystkim nie pomogę, no tak jest problem. Bottom i top za bardzo pomocy potrzebowali. 2 na 2, bo ten szczerze rozumiem, ten Viego jeszcze by te linie rozpierdzielił, ale on farmi całą grę głównie. No i robi robotę swoją, no bo robi te smoki. Nie mam pojęcia, co jakie buty chce. Antyslowy. No to zrobię te penę, no bo mam jedyne obrażenie na ten moment. Wiem, że to całego roda to nie powinien kupić, a nie stać mi nawet, dobra, to nie kupię całego roda. Potem się perma napierdzielam z nimi i sam nie farmię teraz przez to. I to też nie jest takie wcale fajne. Co te chłopy piszą? What is wrong, Gwen? Co to znaczy w ogóle? No nie ma tu nikogo, wizy też nie mają. O nie wiem, twardy jest jak skurczybyk, no ale dobra, umarli. I one teleport zrobił. Żebyśmy smoka zrobili z tego. Ja wyjdę do dżungli, zaraz mam full HP i manę, bo tak to działa pięknie. Ale mi się wydaje, że ten Viego czeka. Kiedy nie są na topie, tylko bym chciał widzieć tego Viego przynajmniej. Próbuję jego z tego. Dobra, no da się to zesmajtować, to jest też to ładnie zesmajtowane. Tylko wiecie, on wtedy miał 6 poziom, a teraz mam 11 prawie i tak zniknęło. A że oni tego smoka nie zrobili, to jest mała nadzieja, jeszcze wam powiem. Popierdziony z tobą wychodzi. Ja bym musiał Q mieć, niestety jakieś by musieli zrobić rework team, że on Q rzuca w 5 tak dosłownie wokół siebie. I on ma bocka. Piękność będzie zaraz. No fajnie się próbuje, jest taki feeling inny tym Timoszkiem. Nie mogę się doczekać, na topie go dostanę. Na twarz. No, odstajesz trochę w tych CS-ach. Ale zaraz będzie teraz gorzej, bo zaczną moją dżunglę farmić. Tego ostatnie chyba pożegnanie dżungli tak nagrywam teraz, do lasu. No ma damage ten Yone, tylko muszę mu pomóc trochę. On tak idzie do przodu, teraz nie boisz się? Dzielny jesteś, nie tej dostałem. Też się nie boję. A Caitlyn? O nie, no i dał mi znać teraz, nienawidzę tego, jak ludzie tak napierdzielają ten bez powodu. To tylko i wyłącznie dałeś znać, że idzie. To jest ciasne pomieszczenie, to trzeba rzucić to. Gdzie oni są na mapie? Nie chcę już do tego Atroxa chodzić. Tu jest Caitlyn. Ona pewnie ma wizję, ale... Nie ma Brauma, a tu jest Yone. A, jest wizja. Nieważne. A, i tu się Yone pokazą. O, rozpierdzielili ją. Po prostu ją rozpierdzielili. Nie wiem w sumie, jak Braum może skonektować do niej. Cofnę, nic nie zrobię. Nie wiem, mamy też teamfighty grać, bo jak oni są... Jak Viego jest tak do przodu i w ogóle team z Viego, to nie da się nie dać mu resetu. Dosłownie nie da się, to jest niemożliwe, żeby mu nie dać resetu. No nie wiem, no, oni grają, wiesz, oni idą z Heraldem i tak wychodzicie do przodu, nie wiem, God... Nie wiadomo po co w ogóle. Patrz, chyba LCS-y tam, kół na te moje grzybsony. Temu się nie da nic zrobić w ogóle. Nie no, dużo bije nawet. Tylko, że to jest jeden błąd zrobię, jak na IDK-ry się czuję. Nie wiem, czy potrzebuję kolejnego Uselessa w lesie. No i maści mi te kampy, możemy go spanishować, bo on zostanie teraz. Bo inni nie zostają, żeby robić kampy, tylko on zostaje. Nie, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, widzę. Tak kompletnie. Ja się trochę czuję winny, bo biorę takiego junglera, co tylko pluje, ale no... Tymi itemami nie wiem, czy mnie nie wypierdziela ładnymi nawet. Mam trochę HP, ale to nie jest jakoś super dużo. O, za 2 minuty. No nie da złapać nikogo. Talia to jest nasza jedyna łapanka jakakolwiek. Tutaj nie będzie atrakcji, no właśnie. Nie chcemy go przecież... Mogliśmy go przerzucić. Tak nie żartuję. Co tu Morgana robi solo? Co się dzieje?
Ona przerzuciła, teraz mnie nie było. On nie widzi co się dzieje. I tak szybko zaslashował. Pierdziele. O! Ładna łapanka, idę tutaj. Ty dostał to, nie zaufałem tej Morganie, chciałem wziąć Vevi'ego, ale nie żyje, nie? Dobra, go Baronza? Nie zdarzyłem. Wierzę cokolwiek. A nie ma Objective Bounty? Czemu nie ma Objective Bounty? Jakim prawem nie ma Objective Bounty? No mają TP-ki niestety, nie? A to tak się. No to ja właśnie nie chciał, wolę tego Mountaina zrobić. Albo ten turret. Zróbmy ten turret, to jest dobre. Ja w ogóle z tej pasywy nie korzystam, Timon, ale nie. Czemu turretu nie bije nikt ze mną do końca? Nie wiem, no. Nie wiem, czemu turretu nie byliśmy do końca. No niestety, unlucky. O, to oddaliśmy smoka. Nie wiem, ten turret się dało zrobić. Nikt go nie bił, mi się wydaje, że solo go biłem tylko. I brał mi Caitlyn Dory, ja podchodzę. Shielda kurwa nie dostanę, nie. Pierdzie, ona jest. Co i one zrobił też? Ja nie wiem czemu, ja muszę 3/4 AP stracić, żeby turret bić. Bo mi się Brauma boi, mi ten turret żyje, bajdę, 8 HP ma. No Morgana, Talion, nie rozumiem. Bo oni przestali go bić, na 100% przestali bić ten turret. Poprzez 0 IQ plays, po wyjebaniu cię 12 razy na bocie. Fajnie. 0 IQ plays. No w sumie Lucian ma prawie te same itemy, no to jest do pogrania, tylko że co, no jest. Zabiliśmy 3 czy 4 i nic nie zrobiliśmy. Na tureta nie wzięliśmy na mapie. To mu się kończy ten phase rush, czy permanentnie już się. Ja wierzę, że brat zrobi comeback. Musi zrobić comeback brat. Ta pultką stało, nie pytajcie mnie, ja już jestem podirytowany. Może nie miałem robić tej wieży. To miałem objective bounty jest, bo narzekałem, że nie było, już jest. Zawsze jak mają barona, to czelenie, linię trzeba wypchać, no i tyle. Jedyna kontra na barona. Nie, może to zrobię nawet, jak to jest krzaku, to wywalone jajca i tak nas, tak tego nie wygramy. A tego pana nie zabije niestety, na pewno nie. O, troszkę ma duży poziom. Może bazę powinien zagrzebić. Ale mają, nie znają kontrę tajemną na grzyby, czyli czerwony trinket. Może wszystko przegrywam ostatnio, ale mi się wydaje, że jakoś tak się nie gram tych gier, no staram się. Jestem sam z Ulungami. Nie, no mamy łapanki, tylko musi jakieś kół wejść od Morgana albo coś. Jak grzyby do dupy są ustawione. Ej, szczekuję to zwalone. A nie, ktoś tu podejdzie, czy nie? Nie, no nie zabiję go, bo nie ma teamu mojego, niestety oni w bazie są. Możemy ich na topie zabić? Tu nie ma nikogo, Lucian nie zerkował nawet. A nie wiem, co ja mogę powiedzieć, bo no nic nie mogę powiedzieć. Było dwóch na topie, mogliśmy ich zabić i przyjść obronić bazę, ale oni wolą się tutaj cofać do tyłu cały czas. No okej, no dobra, to się cofamy do tyłu, na midzie ekstra. Ja pierdziele. Ale League of Legends to jest piękna gra po prostu z tymi Ulungami. Ej, nie mamy nic do stracenia, to po prostu się bijmy z nimi, naprawdę nie mamy nic do stracenia. Jak jesteśmy z góry na przegranej pozycji, to co, jeszcze bardziej przegramy? Nie da się jeszcze bardziej przegrać. Możemy tylko zyskać, jak będziemy jakieś ryzyko podejmiemy.
Timoszek ładny, ale ulungi te same niestety. O, fajnie się wyleczył. Moja wina chyba. Zajebiście strzelasz. A jeden kolaskiem. Nie, ta Morgana pisze, jakby ona bota rozpierdoliła. Tak wypisuje. Ona umarli chyba 2 na 2, 4 razy i potem poszła na midę. Nie wiem, no.